Siema, tu stary dziad. Chcę z wami porozmawiać o tym, jak wygląda PvP w Space Marine 2, bo mamy taki tryb, jest to jeden z trzech dostępnych trybów oprócz kampanii oraz misji drużynowych, które są PvE. Możemy też brać udział w niewielkich skirmiszach PvP. Mamy trzy rodzaje misji, które możemy tam wykonywać. Pierwszy to jest eliminacja, czyli po prostu kto szybciej zabije więcej przeciwników. Jest to łączone między każdy team, czyli teamowo. Mamy kontrolę trzech punktów, czyli walczymy o to, kto kontroluje trzy punkty. Za kontrolę nad każdym punktem zdobywa się punkty, które się sumują po osiągnięciu odpowiedniej liczby punktów. Dana drużyna wygrywa, lub też mamy kontrolę punktu, który się zmienia, czyli raz mamy jeden punkt w jednym miejscu, raz w drugim i trzeba przez jak najdłuższy czas ten punkt kontrolować i ten, kto go kontroluje, ten zbiera punkty, które ostatecznie pozwalają nam wygrać. PvP nie jest proste. I pierwszą rzeczą, którą musicie się zdecydować, to jest wybór klasy, którą będziecie grali. Mamy tutaj taktycznego Space Marina, szturmowca, awangardę, ostoję, snajpera i ciężkiego. Każdy z nich charakteryzuje się trochę innym playstylem. Nie jest tak, że wszystkie są sobie równe, i to zależy od Was, jakim typem będziecie chcieli grać. Radzę Wam się skupić na więcej dwóch klasach, ze względu na to, że szybciej na tych klasach odblokujecie dodatkowe zestawy uzbrojenia. Gdyż zaczynając, macie dopiero pierwszy poziom w danej klasie, jest jakby osobny level dla klas, jest także osobny level ogólnie dla Waszego PvP. I na przykład ja, żeby odblokować tutaj ciężki bolter, muszę osiągnąć stopień weterana, 14 poziom w moich grach PvP, żeby móc sobie ciężki bolter na szturmowcu odblokować. Żeby odblokować rękawice, potrzebuję 18 poziom, a już odblokowałem sobie młot. Teraz pokrótce opowiem Wam o klasach. Taktyczny Space Marine jest to postać najbardziej uniwersalna i najbliższa temu, co poznajecie w grze PvE. I macie tutaj do dyspozycji zarówno dwie bronie ręczne, bolter, pistolet, broń jednoręczną, czyli miecz, no i oczywiście zestaw granatów. Oprócz tego macie jeszcze umiejętność specjalną, tutaj jest to skan. Przeciwnicy objęci takim skanem dostają większe obrażenia i jak najbardziej jest to postać godna polecenia na sam początek. Potem macie szturmowca, który ma plecak odrzutowy, dzięki któremu może wznosić się nad pole bitwy i może podczas tego wznoszenia atakować z dystansu, bądź wykonywać, po prostu zrobić taką szarżę z góry na dół i spadać na przeciwników od góry. Macie takie jakby trzy strzały i to się co jakiś czas odnawia. Jest to postać, którą ja sobie wybrałem, aczkolwiek nie polecam jej do grania na sam początek, gdyż wymaga sporo skilla. Potem jest awangarda, postać trochę podobna do taktycznego, jednak posiada taką wyrzutnię, którą może się przybliżać do wrogów, bądź też łapać nią obiekty i po prostu podciągać się na niej. Po prostu wyrzuca kotwiczkę, która łapie wroga bądź obiekt i ściąga tą kotwiczkę i wy zbliżacie się do miejsca, o które ją zahaczyliście. Jest to powiedzmy bardziej mobilny, taktyczny Space Marine i według mnie on jest gorszą wersją taktycznego, taktyczny jest lepszy. Następnie jest Ostoja, postać, która ma chorągiew zakonu, która daje buffa całej drużynie, która jest w okolicy chorągwi. Jest to drugi rodzaj takiego skupionego na melee oprócz szturmowca Space Marina, jednak on używa tutaj broni szybszych, nie ma możliwości młota, używa piły, miecza albo rękawicy. I jest on całkiem dobrą klasą. Jeżeli lubicie Closed Combat, to na pewno jest to klasa do Was. Dla Was ma mniejsze, nie ma możliwości posiadania tak dobrej broni dwuręcznej jak bolter tutaj, karabin boltowy, ale jak najbardziej jest to spoko postać. Sniper według mnie obok taktycznego najbardziej meta build, aczkolwiek wymagający dosyć specyficznego rodzaju rozgrywki, ponieważ jest to postać długodystansowa, z najlepszym przybliżeniem, z potężną bronią i posiadająca kamuflaż, czyli zniknięcie. No taki typowy camper, jednak też trzeba nim umieć grać i trzeba lubić grać. Po prostu infiltrujecie przeciwników, przesuwacie się na ich tyły i ich wykańczacie, albo kampicie z dużej odległości i ściągacie wrogów celnymi strzałami ze snajperskiego z karabinu snajperskiego. I na koniec ciężki Space Marine, który ma teoretycznie najmocniejszą broń na średni dystans, czyli ciężki bolter. Postać dosyć powolna, posiadająca shielda, czyli generuje takiego shielda przed sobą, który osłania jego i wszystkich, którzy są jakby za tym shieldem schowany.
Postać dosyć powolna, ale na pewno z dużym damage'em, dobra do kontroli jakichś wąskich przejść, bez takiej mobilności jak inne klasy i z bardzo słabym atakiem melee, więc właściwie posługujecie się tylko ciężkim bolterem. Polecam Wam wybrać dwie klasy z tych, w których będziecie się specjalizować. Wydaje mi się, że najbardziej uniwersalną i podstawową jest taktyczny Space Marine, a druga to powinna być taka, która najbardziej Wam pasuje. Ja próbuję grać szturmowcem, który jest, może być bardzo dobry, ale powiedzmy hard to master, że tak powiem. Czyli ciężki do zmasterowania, ale bardzo przyjemnie jak się udaje. Jednak bronie melee mają tutaj, nie są tak dobre jak bronie dystansowe. Drugą najmocniejszą klasą jest według mnie Sniper i to będzie taki, jeżeli miałbym robić tiry S-tier, S-tier, B-tier, 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 no i C-tier to będzie Szturmowiec. Każda z tych klas jest jak najbardziej grywalna, polecam Wam tryb PvP, nie zrażajcie się, pamiętajcie, że przeciwnicy bardziej doświadczeni będą mieli dużą przewagę, na początku będziecie często ginąć, ale jeżeli macie skilla w tą grę, naprawdę PvP daje doskonałą zabawę. Ja teraz zapraszam Was do takiej próbnej rozgrywki. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Zapomniałem też dodać, że w miarę tego, jak będziecie grać w system PvP, będziecie mogli ulepszać swoje uzbrojenie. Po pierwsze, będziecie mogli odblokowywać sobie skórki z różnych zakonów Astrates, zarówno dla Chaosu, jak i dla Space Marinów. Będziecie mogli także, jest bardzo dużo opcji, to jest mega fajne. Będziecie także mogli tworzyć swój customowy build, edytując poszczególne elementy pancerza, w zależności od tego, jak chcecie, żeby wasza postać wyglądała. Dlatego jest naprawdę wiele, wiele opcji, które w miarę waszych postępów będą się wam odblokowywać. Jest to bardzo fajny feature dla systemu PvP. Spróbujemy rozegrać sobie meczyk. Mamy przyjęcie terenu. Krótka cutscenka z pokazaniem mapy. Zagram Assault Marinem, który jest ciężki do grania. Według mnie jest za słaby, ma damage z młota. Rysowaliśmy chaos. Są po dwa miejsca na każdą klasę. Mamy dwóch snajperów, dwie awangardy, no i jednego szturmowca, czyli mnie. Nie mam blokowanego jeszcze niestety ciężkiego boltera. Zobaczycie, jak taka gierka PvP w moim wykonaniu wygląda. Punkty ABD, trzeba je przejmować. Stoicie tutaj w strefie, to się przejmuje. Będzie walka o betę, już to widać. Udało się rozegrać to tak, jak chciałem, czyli spadłem im na głowę, ale już do mnie strzelają. Niezły początek. Jak spadałem na tych czterech kolesi, to wiedziałem, że będę trupem, ale udało się dwóch położyć. Tu mogłem strzelać. Ojej. Niewidzialność snajpera.
No i widzicie, on jakby z krótkiego dystansu jest w stanie mnie w sekundę złożyć z karabinu, to jest trochę nieuczciwe. Pójdziemy w drugą stronę, bo tam z tym snajperem będzie ciężko, tam nie ma jak do niego podejść. Powinno mi się zregenerować. No to się zdziwił gościu trochę. Nie ma tak z boltera po plecach. Jest praktycznie remis w punktach, więc lepiej, żebym nie posysał, bo czasem jest tak, że drużyna po prostu niesie. Teraz weszliśmy na... punkt wroga, jakby relay point, i teraz... Kurde, wpadłem na ścianę i myślałem, że spadłem na głowę, a spadłem mu na krawędź nad nim. To było słabe. Pieprzeni snajperzy, no. Nie widziałem go do ostatniej chwili. Widzicie, teraz oni tam rzucili sztandar w dobrym miejscu. Za skrzyniami i kampią tam. Pójdę bokiem.
próbował blokować, ale młota się nie da łatwo zblokować. Tak jest, z granatu do ryja. Kolejny kill. Wiemy, że tam jest. Tylko gdzie? Kurde, no. Ale pomścili mnie. Prowadzimy, idzie całkiem nieźle. Bita idea jest nasza. Zwycięstwo. Całkiem niezły meczek. Kilka razy się trochę poblokowałem. Na koniec meczu macie punkty za różne rzeczy, które zrobiliście na danej mapie. Zaraz wam pokażę. Zabito 3 wrogów bez śmierci, 3 asysty na jednym życiu, pomszczono własną śmierć, 6 kili wręcz. Zabito zdrowego wroga jednym ciosem. I tak dalej, i tak dalej. Potem dostajecie punkty, jak widzicie, mam już 7 stopień weterana, odblokowałem jakieś nowe elementy pancerza, dostałem rekwizycję, za którą mogę kupować te elementy. No i tu macie punktację, jestem ostatni w teamie, ale mam 8 killi, 6 zabójstw, 8 asyst, więc jestem w miarę na plusie. Jak widzicie, szturmowców zbyt wielu nie było, każdy szturmowiec w tym teamie są na następnym miejscu. Tak mówię, klasa jest ciężka do grania, ale fan jest mega, jak się uda komuś spaść na ryj wielkim młotem. Także polecam wam PvP. Bawcie się. Według mnie w Space Marine wyszło ono całkiem nieźle.